Dzień dobry, dziś znów zza kierownicy Dacia Duster, rocznik 2024. I to w dodatku tej najbardziej ekstremalnej Dacii. No, żeby było wszystko jasne, ona się nazywa Extreme. I wyróżnia się tym, że jest wyższa, znaczy ma większy prześwit, że ma złote dodatki, że wygląda bardziej bojowo, a w tym przypadku, że ma napęd na 4 koła i miękkohybrydowy zespół napędowy 1.2 TCE. To jest ten sam silnik 1.2 turbo, który napędza poważną hybrydę dwustukonną w takich modelach jak Austral, jak Rafale, czy aktualny Espace. Więc, no dobra, mam z tym silnikiem całkiem dobre, naprawdę całkiem dobre doświadczenia, ale tylko w zespole hybrydowym. Tutaj po raz pierwszy mam z nim do czynienia z SOTE. W dodatku jako miękka hybryda, czego w Dacia, w Renault jeszcze nie ćwiczyłem. Więc wszystko to razem sprawia, że jestem, jakby to nazwać, troszeczkę podenerwowany, może. Ach, mamy tu czarodziejski guzik. My safety personal wybrane i już mnie nie będzie wyrywać kierownicy. Nie będzie krzyczeć, że nie patrzę na drogę. Nie będzie krzyczeć, że przekraczam prędkość. Ten wynalazek w najnowszych modelach Renault i Dacia jest wart tyle, ile waży w złocie albo w brylantach. Naprawdę. Wróćmy do samochodu. Jak zapewne pamiętacie, zostałem wielkim fanem tego modelu. Znaczy, ja zawsze lubiłem Dustera, ale aktualny Duster jest według mnie po prostu strzałem w dziesiątkę albo strzałem w strzałę już tkwiącą w dziesiątce. To jest auto tak cholernie udane, tak kapitalnie jeżdżące, tak świetnie pomyślane, przestronne, wygodne, że naprawdę niespecjalnie wyobrażam sobie nawet coś bardziej trafionego w tej klasie i wielkościowej, i jakościowej, i przede wszystkim cenowej. Spróbuję sobie włączyć tempomat. Ma być 20, tak. Jedziemy 120. Nie, to nie jest najcichszy samochód na rynku. To nie jest auto, które zostało w akustyczny sposób dopieszczone, ale no, nie jest samochodem kosztującym 180 tysięcy złotych, tylko od 70 paru tysięcy wzwyż. Ten, którym jadę, kosztuje 100 tysięcy z jakimś tam malutkim ogonkiem, już nie pamiętam. I jest, tak jak powiedziałem, ekstremalny, ma napęd na 4 koła, ma miękkohybrydowy zespół napędowy o mocy 130 koni, 230 Nm, przy czym, co bardzo istotne, prawdopodobnie, bo nie jestem w stanie tego w żaden sposób ocenić, prawdopodobnie w związku z tym, że mam tutaj miękką hybrydę, a więc niewielki i niezbyt silny, ale jednak silnik elektryczny, który potrafi udzielić wsparcia silnikowi spalinowemu. Ten samochód jest niesłychanie żywy, żwawy, aż przyjemnie pomyśleć. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie namawiam Was na tę wersję, tę specyfikację.
Chociaż oczywiście ona jest bardzo godna polecenia, bo jednak za tę cenę dostajemy naprawdę kawał wyposażenia, kawał auta i napęd na 4 koła i zwiększony prześwit, który tutaj wynosi chyba 17 albo jeszcze więcej centymetrów, więc naprawdę jest o czym mówić. Ale moim ideałem pozostaje 1.0 trzycylindrowy z gazowym dopalaczem. Znaczy po prostu gazowo-benzynowy. Niemniej, moje pierwsze doświadczenie z silnikiem 1.2 TCE bez hybrydy, tylko z miękką hybrydą, jest wow. Naprawdę warte podkreślenia i polecenia. To jest bardzo dobry, bardzo ciekawy samochód. Do wszystkich zalet, które już opisywałem, aktualnego Dustera, dopisuję jeszcze mniej lub bardziej na serio terenowe zdolności, podkreślane również przez możliwość wyboru sposobu napędu. I tak naprawdę właściwie niczego więcej do szczęścia nie trzeba. Znaczy, ja na pewno chciałbym mieć jeszcze automatyczną skrzynię biegów. Ale Renault nie przewidziało w ogóle w Daci takich wersji. A co za tym idzie, nie ma co wymyślać, bo i tak nic nie wymyślimy. Samochód taki, jaki jest, jest cholernie dobry. Pewnie 100 tysięcy złotych to jest kupa pieniędzy, ale nie w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę auto segmentu B potrafi kosztować 100 tysięcy, mając wciąż trzycylindrowy silnik o dużo niższej mocy, dużo niższym momencie obrotowym, żadnej miękkiej hybrydy i 5 biegów. Tu jest biegów 6, jest wyśmienicie działająca 48-woltowa miękka hybryda i tak naprawdę czegoż jeszcze chcieć? Znaczy, ja wiem, czego bym jeszcze chciał. Regulacji podparcia lędźwiowego. Jak to ja. Ale no mój Boże. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony tym samochodem, bo myślałem, że będę bardziej wybrzydzał. Myślałem, że spotkanie z silnikiem 1.2 TCE, kiedy człowiek jest zakochany w 1.3 TCE, doskonale się łączącym z 7-stopniowym, dwusprzęgłowym automatem, to jednak będę na coś obrażony. A się okazuje, że można osiągnąć właściwie tyle samo dzięki miękkiej hybrydzie. No dobra, ten egzemplarz, którym jadę, jest jeszcze doposażony w różne rzeczy, na przykład w beznadziejnie wyglądające dodatkowe progi, które zapewne mają udawać czy podkreślać, że to jest terenowe, nie wiem, może, że to jest samochód dla VIP-ów, a na progach, trzymając się bardzo chytrze skomponowanego bagażnika dachowego, tych relingów, będzie jechała obstawa. Nie będzie. Jest sporo niepotrzebnych rzeczy, ale za to mamy na przykład dodatkowy uchwyt na telefon, który ma własne ładowanie, więc jak się wpina telefon, to jest indukcyjnie ładowany. Problem w tym, że nie udało mi się z nim dogadać na tyle, żeby wpiąć tam mój telefon. Ale jest indukcyjny i w dobrym miejscu i tylko trochę za bardzo lata, ale to jest jedyna rzecz, która w tym samochodzie nie działa tak, jak powinna. I to jest szokujące.
Oczywiście w kabinie nie znajdziemy poza fotelami ani jednego miękkiego elementu. Wszystkie tworzywa są twarde, są świetnie spasowane, ale tanie. Natomiast mają tę ogromną zaletę, jeśli mówimy o samochodzie uterenowionym, a o jakim mamy mówić, jeśli mamy napęd na cztery koła i to regulowany. Wszystkie te elementy dają się umyć błyskawicznie, po prostu mokrą szmatą. A to, jak wiadomo już od dekad, jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie można znaleźć w aucie uterenowionym, a nie offroaderze. W aucie uterenowionym, a więc takim, które nie boi się wyjechać w teren, ale jest jednocześnie zupełnie normalnym, cywilnym samochodem. A to jest jak najbardziej zupełnie normalny, cywilny samochód, którym na co dzień można jeździć po mieście, bo jest wystarczająco niewielki, żeby świetnie sobie radził w mieście. I jest wystarczająco duży, komfortowo zawieszony i komfortowo, mimo wszystko, wykończony, żeby z całą rodziną wyruszyć na normalne, cywilne, nie offroadowe czasy. Zreasumuję. Bardzo, 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 bardzo miłe zaskoczenie. Ten silnik, ten zespół napędowy. Wciąż najważniejsza dla mnie wada nowego Dustera. Brak automatu dla każdej wersji napędowej. Poza topową, hybrydową, w pełni hybrydową, 145-konną, która już jest dosyć abstrakcyjnie droga, ale z mojego punktu widzenia jest drugim wyborem po 1.0 z gazem. To mimo wszystko z minimalną tylko stratą do drugiego miejsca jest mój trzeci wybór. Bardzo, bardzo udany model, bardzo, bardzo udana idea samochodu i świetnie jeżdżący samochód. W dodatku wyposażony w najnowsze rozwiązania multimedialne Renault oraz mój ukochany czarodziejski przycisk, który sprawia, że wystarczy zrobić pyk, pyk i samochód się zachowuje jak nasz własny samochód, czyli przyjmuje wszystkie ustawienia, które wcześniej sobie wybieramy w bardzo prosty sposób tu. Perso, konfiguracja My Safety Perso. Wszystko zaznaczamy lub odznaczamy i już. I oczywiście mamy w tym samochodzie Android Auto, Apple CarPlay, bezprzewodowe. Całkiem do zniesienia fabryczne audio. Całkiem dobre fotele z zastrzeżeniem o braku regulacji podparcia lędźwiowego. Naprawdę kawał samochodu. Dziękuję, do widzenia.